Kochowskiego, róg Krasińskiego. Tutaj wszystko się zaczęło. Rano 1 sierpnia wyprowadziliśmy się z mego domu na ulicy Felińskiego i dostaliśmy broń. Ja dostałem karabin i zostaliśmy wysłani jako ochrona przenoszenia broni. Ja stałem tutaj z Longinusem, to mój pseudonim, mój pseudonim Goliat, a po drugiej stronie, na rogu Suzina, tam naprzeciwko temu, stał Wilk, Jan Domaniewski z kolegą. Także tej ulicy nie było, tylko było po drugiej stronie. No i około godziny drugiej, jak ludzie przenosili broń w workach z tego rogu na tamten, zobaczyliśmy wóz żandarmerii niemieckiej, taki mały chodzik z czterema żandarmami, który przejeżdżał właśnie około Wilka i zobaczył ludzi przenoszących tą broń w środku tej zieleni, zatrzymał się i nie byli pewni, czy zacząć strzelać, czy nie, ale jednak zaczęli strzelać. Wilk stał mniej więcej tam, gdzie pierwszy samochód był i miał Sena, pistolet maszynowy. I zaczęła się strzelanina. Niemcy byli po tamtej stronie. Ja dałem pierwszy strzał z mego karabinu. Karabin był z 1939 roku, nie był oczyszczony i prawie że nie straciłem prawe oko, bo wybuch był. Potem już nie miałem kłopotu i oczyściłem ten karabin, ale strzelanina się zaczęła. Wilk ranił i zdaje się zabił jednego Niemców i oni się wycofali, ale po jakiejś pół godzinie przyjechały dwa ciężarówki pełne żandarmerii antyterrorystycznej, jak oni nazwali nas bandytami, no i zaczęła się tutaj wielka walka. Po obu stronach strzelanina i walka i niestety to było pomiędzy 2 a 3 po południu, a powstanie miało się zacząć o 5. Także w końcu myśmy się wycofali, nas dwóch wycofaliśmy się w tym kierunku i chcieliśmy się dostać do teraz tego parku Żniewiarza. Wilk się wycofał i był tam, ale tutaj nie mogliśmy już przejść tej ulicy, bo był stały czołgi na ulicy na placu Wilsona. Także nas dwóch przeszło przez ulicę Mickiewicza do parku Żeromskiego i potem musieliśmy przeskoczyć przez Krasińskiego koło Dziennikarskiej i tam dostaliśmy pod ogniem właśnie tego czołgu na ulicy, na placu Wilsona. Mój kolega został ciężko raniony, ja byłem mniej ciężko raniony w ramię. Tam były kartofle, ile zostaliśmy, bo czołg za to strzelać z działa, także musieliśmy jednak przeskoczyć. Ja byłem opatrzony natychmiast przez patrunek po drugiej stronie Krasińskiego. Zmierzaliście na koncentrację na godzinę 17. Tak, tak, właśnie, ale to nie była nasza wina. Po prostu Niemcy jednak spodziewali się, nie wiedzieli o której godzinie, ale mieli wiadomość, mieli swoich szpiegów w Armii Krajowej. I także to było pogotowie. A były takie przypadki walk na Żoliborzu, w których pan również wykonał
celnego strzału i pozbawiłbyś życia? No, tutaj raniłem jednego Niemca, ale w Oplu i w innych miejscach, gdzie strzelałem, tak, i obiecałem, jak znalazłem Ludwika Bergera na jego miejscu, gdzie został zamordowany, to wtedy obiecałem, że za każdego Niemca będę spłacał właśnie za śmierć Ludwika, który był moim wielkim przyjacielem. Zemsta. No tak, tak. Nie robiło takie działanie w czasie wojny, troszkę można było złagodzić wyrzuty sumienia przez to, że jest wojna i Jakie sumienia? Wyrzuty sumienia, że jednak pozbawia się człowieka życia. To nie byli ludzie, to były zwierzęta. Po 5 latach, jak oni nas traktowali, to była frajda. Każdego Niemca, co zabiliśmy, to byliśmy bardzo dumni z tego. Nie, nie. To nie był człowiek, to był gorzej niż zwierzęta. Także, no, po tym, co dostałem w Gestapo, jak oni nas polowali na ulicach, codziennie tutaj na ulicach, żoli Boże, nie mieliśmy żadnego poczucia sumienia. Do tej pory nie mam. Ulica Felińskiego 23, tutaj na pewno jest wiele wspomnień dla Pana bliskich. Proszę powiedzieć, co to za miejsce, gdzie jesteśmy? No, ja wprowadziłem się tutaj, jak miałem 8 lat, w 1936 roku. Ojciec był wtedy wiceprezydentem miasta Warszawy, pracował ze Starzyńskim i wybudował tą willę. I no, mam dużo pamięci jako przed wojną, tych parę lat, bo i nawet podczas okupacji, bo na strychu miałem broń, którą z rzutów, i ojciec tutaj był 3 razy aresztowany przez Gestapo. To był mój pokój, tam gdzie jest ta przerwa w tynku. To była moja sypialnia i worek sowieckiego tego samolotu został rzucony z bronią, wpadł do mego pokoju. No właśnie jeszcze zostało to po tym. Tutaj nad garażem był piękny taras, a z drugiej strony był park. Na strychu chowałem gołębie i jeździłem na Pragę z tymi gołębiami, one wracały tutaj, ale ojciec zdenerwował się, bo te gołębie bombardowały jego tulipany, także musiałem się pozbyć i wtedy przeprowadziłem się do piwnicy, tam miałem białe króliki. A w swoim pokoju miałem nie wiem, jak się nazywa, te robaki, które się robią z tego na to nieważne. W każdym razie miałem tutaj dużo pamięci. Podczas okupacji rodzice musieli to sprzedać, bo pensja ojca wystarczała tylko na jeden tydzień. Także dom, ale jednak mieszkaliśmy tutaj na raz. Ale ja tutaj musiałem się wyprowadzić, jak miałem 12 lat, bo nie było szkoły, miałem dużo czasu, robiłem figle, rozbrajałem niewypały na ulicach Żoli Boża, więc ojciec oddał mnie pod opiekę Ludwika Bergera i w ten sposób dostałem się do służby
konspiracyjnej. I tutaj również na 10 dni przed powstaniem spotykał się warszawski Kedy. No tutaj moja kompania, 9. kompania dywersyjna Kedywa, która walczyła podczas okupacji, mój pluton 226, część tego plutonu została właśnie zakwaterowana w moim pokoju tutaj, więc nas było mniej więcej 15-16 i tam Bor Komorowski zwołał Kedyw na całym Żoliborzu na jakiś tydzień przed powstaniem. Więc tutaj mieszkaliśmy, tutaj opowiadaliśmy, pamiętam, że atak na Hitlera był wtedy, słuchaliśmy, mieliśmy radio, słuchaliśmy, jak Sowiety namawiały nas na powstanie. A ojciec oczywiście wiedział, bo nadal jeździł samochodem do ratusza i wiedział, że będzie powstanie, ale było odwołane przez pewien czas. Myśmy tutaj siedzieli, no, po 5 latach ćwiczeń wojskowych nie mogli się doczekać tej chwili, żeby się rzucić na Niemców. Więc są teraz opowieści, że kwestionują sens powstania, że a ja pamiętam, że gdybyśmy nie dostali rozkazu do powstania, to sami byśmy się rzucili, to byłoby bezsensowne. Także ja uważam, że powstanie było bardzo ważne, bo dlatego jesteśmy teraz w niepodległym kraju, bo ta legenda o powstaniu potem no, to było jedno powstanie, czwarte powstanie podczas dwustulecia. To było w genach, prawda? Tak, w historii. No, Ludwik Berger nas uczył jako harcerzy przed wojną, a potem jako żołnierzy podczas okupacji w duchu właśnie patriotycznym, narodowym. Pan prezydent, najbliższy współpracownik Stefana Starzyńskiego, codziennie jeździł pracować w ratuszu, tymczasem w jego domu na Żoliborzu spotykał się warszawski Kedy. No tak, to mieszkaliśmy tutaj. Tutaj przynosili kotło zupy, żeby nas karmić. Także no, każdy dzień odwlekania powstania był dla nas niebezpieczny. Niemcy przyjeżdżali przez ulicę, przez place, no, mogli nas odkonspirować. A czy była jakaś taka czujka tutaj pilnująca miejsca? Nie, no, to było parę miejsc. Nasza kompania była rozprowadzona. Nas było tu 16, kompania miała 150 żołnierzy, także to było w różnych domach na Żoliborzu. A były wsypy? Nie, nie było. Nie. Gdyby nie było wsypy, nie byłoby powstania. Nie. W ciągu tych 6 dni przed powstaniem. Pan opowiada również o tym, że bardzo szybko stał się z dziecka mężczyzną i że przysięga dana Armii Krajowej, tak naprawdę państwu polskiemu, szybko została u pana zweryfikowana, bo okazało się, że dowiedział się pan o tym, że ktoś chce wydać Ludwika Bergera i sam musiał donieść na tą osobę. A tak. To był chłopak z baraków, który był po drugiej stronie i on był niepewny. Ludwik chciał, żebym sprawdzić, czy on byłby gotów pójść na policję i do gestapo, żeby go wydać. Więc ja go namówiłem i on został zastrzelony na parku domu. Czy to dla pana było, jako dla młodego człowieka, ciężkie przeżycie? Mniej jako dla chłopca, bo chłopcy się nie orientują. Ale później miałem kwestie i jeśli chodzi o trzeba pamiętać, że podczas okupacji dowódca kompanii
miał prawo sam decydować o bezpieczeństwie. Jednak jedna wsypa, i to było koniec nie tylko jednej osoby, ale setek. Także nawet podejrzenie wystarczało, żeby wykończyć gościa. Nigdy pan w tym domu nie był już później? Tak, nie. Nie byłem słyszał, że zrobili mieszkania z tego. No chciałbym się dostać, może spróbujemy. Tak. Może...